byłem świadkiem, kiedy się program OSE w NASK urodził i to były bardzo bolesne momenty i takie bardzo analogowe. Było przeświadczenie, że bez ruszenia w teren, bez dotarcia bezpośrednio do szkół nie da się podpisać żadnej umowy na OSE. To wzbudzanie zainteresowania OSE to było takim dosyć trudnym procesem. NASK w miarę szybko się przestawił, zrozumiał, że trzeba przejść na formy komunikacji jednak elektronicznej. Pandemia nam pomogła i skutek jest taki, że dzisiaj 90% szkół jest podłączonych do OSE, 4,5 miliona, obejmujących prawie 4,5 miliona uczniów. Myślę, że to jest wielki sukces tego programu i to jest też dobry moment, żeby podziękować wszystkim ludziom reprezentującym różne instytucje od Ministerstwa Cyfryzacji, KPRM, poprzez szkoły. Oczywiście NASK jako operatora programu. Nie sposób też nie wymienić operatorów, którzy podłączają szkoły do szerokopasmowego internetu. To ponad 400 operatorów do tej pory wzięło udział w tym programie. W dużej części to są operatorzy lokalni. Można powiedzieć, że program OSE też wspiera rozwój lokalnego biznesu. To jest bardzo ważne, więc te aspekty OSE nie sprowadzają się tylko, jak pan minister powiedział, tylko do kabla, tak? Tylko do czegoś zdecydowanie więcej. No i oczywiście to więcej to są te dwa cele też zdefiniowane w ustawie o OSE, czyli rozwój kompetencji cyfrowych i wspieranie procesu nauczania. I myślę, że tematyka dzisiejszego kongresu świetnie koresponduje z tymi dwoma celami, bo mówimy o szeroko rozumianej edukacji medialnej, o tym wielkim dylemacie, jak uczyć dzieci i młodzież korzystania twórczego z możliwości, które dają nowoczesne technologie, a jednocześnie strzec ich przed janusowym, tym ciemną stroną, janusowym obliczem tych technologii. Czasami to jest atramontować ciemność, moim zdaniem. I robiąc rozmaite projekty i analizy w NASK-u, mamy tego pełną świadomość. Państwo pracując z młodzieżą pewnie mają jeszcze lepsze wyczucie tego tematu. Także dziękując wszystkim za zaangażowanie, które sprawiło, że możemy się chwalić programem OSE, no to musimy podkreślić, że to nie jest program skończony, wręcz przeciwnie. Przed nami właśnie zmaganie się z tym wyzwaniem, o którym powiedziałem. Ono spada na państwa barki edukatorów i nauczycieli. Ja się cieszę, że NASK pod aktywnym nadzorem i pomocą pana ministra jest w stanie budować kolejne programy, które mam nadzieję będą wsparciem dla państwa. I temu też służy nasz dzisiejszy kongres. Życzę państwu owocnych obrad. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panie dyrektorze, bardzo dziękujemy. Wojciech Pawlak, dyrektor Państwowego Instytutu Badawczego NASK. Bardzo dziękujemy.